po 68 latach pokoju. Orsk to tradycyjne miejsce zsyłek. Trafili tam filomaci, a epokę później polski malarz Bronisław Wojciech Klimke. Miasto leży na południu Uralu, w przesmyku między Baszkirią a Kazachstanem. Klimke przyjechał tam w 1942 roku z żoną, rodzicami żony, nie jako zesłaniec, raczej jako tułacz. Jego los był gorszy od wielu łagierników. Pobarczony rodziną, a pozbawiony zarobków, często głodował, pytał się wszystkich dorywczych zajęć, malował portrety, robił plakaty, dekoracje świetlic, z trudem zdobywając okruchy ołówków, skrawki papierów, czasem atramem. Sytuacja jego pogorszyła się jeszcze, gdy odprawił proponującego współpracę wysłannika Wandy Wasilewskiej. W 1946 roku Marii Dąbrowskiej udało się wydobyć całą rodzinę Linkego z Orska i sprowadzić do Polski. Znam tę opowieść dzięki wdowie po malarzu, tłumaczce Annie Marii Linke. Widziałem pisany i rysowany przez oboje pamiętnik zsyłki. Trafił potem do Muzeum Literatury. Nie doczekał się publikacji. Teraz przypomniał mi się Orsk, bo do orskiej twierdzy trafił także w 1846 roku 30-letni Taras Szewczenko, po tym jak ochrana wykryła tajne bractwo Cyryla i Metodego, do którego należał. W murach Orska i pobliskiego Orenburga spędził 10 lat, tam przyjaźnił się z polskimi zesłańcami. Tam też powstał wiersz Do Polaków, z którego zacytuję fragmenty. Kiedyśmy byli kozakami i nic o Unii nie słyszeli, na wolnych stepach, wolni sami, brataliśmy się z Polakami i żyli sobie najweselej. Aż przyszli księża i w imieniu Chrystusa Pana podpalili nasz cichy raj. Rozdali morze łez i krwi ludzkiej, a sierotom zadali śmierć męczeńską, oto ku jeszcze większej chwale Bożej. I tak Polaku, druhu bracie, zachłanni księża i magnaci, nas poróżnili, rozdzielili, a my wciąż zgodnie byśmy żyli. Podajże rękę kozakowi i serce do niego przychyl. Razem w imię Chrystusowe odbudujemy raj nasz cichy. Czytam fragmenty literackiej spuścizny Tarasa Szewczenki nie dlatego, że obchodzimy 200. rocznicę jego urodzin, ale dlatego, że ten poeta odgrywa symboliczną rolę w dramatycznym procesie, który odgrywa się tuż za naszą wschodnią granicą. Nie jest dla współczesności obojętne, jak pisał i co pisał. W wielu miastach zachodniej Ukrainy obserwować można było pełną znaczenia polaryzację. Emocje tłumu eksplodowały pomiędzy niszczonym rytualnie pomnikiem Lenina, a pomnikiem Szewczenki w Morzu Świateł i Kwiatów. Uroczyste pożegnania ofiar Majdanu też tam się odbywały. Szukano wyrazu, znaku, aby przeniknąć do rzeczywistości mitu założycielskiego narodu, a Szewczenko, poeta, malarz, syn pańszczyźnianego chłopa, więzień caratu, bardzo się na symbol nadawał. Rodzina Bronisława Wojciecha Linke dotarła do Warszawy 1 maja 1946 roku. Linke wyjrzał z wagonu, zobaczył setki czerwonych flag i nie chciał wysiąść. Stanisław Stębocki przekonał go i dorożką z podniesioną budą zawiózł do mieszkania na Polnej. Tam u Dąbrowskiej i Stębockiego mieszkali kątem wiele miesięcy. Malarz dzień po dniu wyruszał na pielgrzymowanie przez ruiny, fotografował, szkicował, zatrzymywał przechodniów, wyciągał z nich opowieści o okupacji i powstaniu. Z tych poszukiwań zrodziła się idea cyklu obrazów i grafik Kamienie krzyczą. Z tych samych wzruszeń wysnuł potem wizję sławnego płótna autobus. Patos tych dzieł jest ukierunkowany na budowę mitu założycielskiego, umęczonego i zmartwychwstającego miasta. Kto widział te obrazy, ten myśląc o Warszawie, nie może się uwolnić od wizji Linkego. Jaki mit założycielski określi powstający naród ukraiński?
nagle i brutalnie przymuszony do zerwania z mgławicowatą tożsamością ukraińsko-sowiecko-ruską. Ile znajdzie się w konstrukcji tego mitu wiązań i przęseł wyjętych z dzieła Tarasa Szewczenki, ile z mitu siczowej zaporowskiej kozaczyzny, z mitu kozaka maczo, swobodnego jeźdźca stepów, wiernego prawosławiu, świętej Rusi, rodzinnej stanicy. To wcale nieobojętne dla nas, dla katalogu naszych polskich mitów, także dla racjonalnej reakcji na irracjonalne postawy i odruchy, których można się spodziewać po tak wielkim wstrząsie na wschodzie. Tam dzień za dniem ładują się akumulatory nienawiści, nieufności, podejrzeń, poczucia krzywdy i poczucia winy. Posiada niezgodę między braćmi tak bliskimi jak Rosjanie i Ukraińcy. Czy ktoś, kto poczuje wrogość do brata Rosjanina, kto poczuje się skrzywdzony przez lata sowieckiej i rosyjskiej dominacji, potrafi wystąpić przeciwko Rosjaninowi we własnej duszy? Potrafi wypędzić z duszy człowieka sowieckiego? Po 68 latach pokoju znaleźliśmy się nagle w sytuacji półwojny, zamętu polityczno-prawnego, napięcia. To dotyka wszystkich. Wydawało się, że ojczyzna będzie potrzebowała od obywateli tylko tego, aby płacili podatki i konsumowali podaż towarów na rynku. Nagle pojawia się podejrzenie, że może trzeba będzie znowu płacić daninę krwi, umierać pod sztandarami. Historii nie da się oszukać Fukuyamą. Oto na naszych oczach produkty rozpadu Imperium Sowieckiego nakładają się na produkty rozpadu naszej świetności jagiellońskiej. Czytamy Hajdamaków Tarasa Szewczenki i uświadamiamy sobie, czym od XVII wieku była ta przestrzeń od Morza Czarnego po Ural z jednej strony, a Karpaty z drugiej strony. Tam mieszały się wpływy władzy ruskiej, tatarskiej i polskiej, a każda z nich była przeważnie równie słaba, jak brutalna. Tu granice państw były płynne, religie i kultury tworzyły przesypującą się mozaikę, a przemoc i nienawiść co parę lat wybuchały przelewem krwi, licytacjami okrucieństw. Czytamy Hajdamaków Szewczenki i zaraz powinniśmy sięgnąć po sen srebrny Salomeje Juliusza Słowackiego, pisany przecież dokładnie w tym samym czasie, sięgający do tego samego krwawego okresu, gdy Koliszczyzna, bunt Gonty i Żeleźniaka, jednocześnie zryw Konfederacji Barskiej, zostały w końcu zdławione przez rosnące w siłę Imperium Moskiewskie. Bardzo chcemy pokoju. Potrzebna nam jest wiara w to, że da się uciszyć paroksyzm historii przez odwoływanie się do prawa międzynarodowego, zręczne dyplomatyczne negocjacje, sprytną politykę sankcji. Może będzie tak. Oby było. Może czas przyniesie niespodzianki. Wiadomo, że zawsze jest trochę inaczej. Pokój nie wie, co zrobić z setkami tysięcy młodych mężczyzn, sprawnych fizycznie, ale niedouczonych i źle wychowanych. Na uniwerek za głupi, do usług zbyt chamscy. Wojna znakomicie wie, jak te masy zagospodarować. Patrzę na pokolenia dwudziestolatków, trzydziestolatków. Czy dotrze do nich, że czeka nas porzucenie marzeń o linearnym, harmonijnym rozwoju? Jak zareagują? Dojrzeją czy uciekną?